Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kratos.pl i zapraszam na kolejny odcinek serii Let's Play Dead Space. Takie małe info, ponieważ wcześniej nagrywałem, właśnie zakończyłem ostatni odcinek na tym, że miałem wjechać za chwilę na trzeci poziom windy. Właśnie to zrobiłem, ale podczas nagrywania ktoś mi się wtrącił, a też popełniłem błąd, ponieważ nie zapisałem na drugim slocie gry i przez to zaczynam właśnie od pewnego momentu. Dlatego wam opowiem w skrócie, o co mniej więcej chodzi, ale kontynuujemy grę. Nie doszedłem daleko, zaraz wam powiem wkrótce. To jest, bo nie wiem, 5 minut roboty nawet nie. Właśnie w tej chwili znajduję się przy tym działku. Tutaj. Przeładuję. Mieliśmy... Tak. Wjechałem windą na poziom trzeci. Potem walczyłem z dwoma nekromorfami. Włączyłem działko ADS. Przeszedłem przez próżnię, gdzie atakowałem meteoryty i właśnie tutaj się znalazłem. No i w tym momencie będziemy musieli strzelać do tych meteorytów, ale właśnie ostatnio też mi przerwali nagrywanie. Dlatego teraz mam nadzieję, że nikt się nie stanie i wybaczcie za to, że nie pokazałem wam tego momentu, ale po prostu nie chce mi się na nowo robić grę od nowa. A i moment, którego bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię. Mam nadzieję, że uda nam się za pierwszym razem to zrobić. Bardzo nie lubię tego, ale okej. Okay. Jeżeli zginiemy, będziemy to robić jeszcze raz. Aj. Aj, sterowanie, słaba optymalizacja. Ten. No jeszcze się przygrzewam, no super. Działko jest bezbłędne. Ile jeszcze za hamot? Dobra, żeby trafić nie uda. Będzie kolejna oja. A nie, zrobimy tego za pierwszym razem. To nie jest takie łatwe. No właśnie. Jeszcze raz, ponieważ jak mam tu napadziak, gra jest bardzo słabo optymalizowana i troszkę się opóźnia sterowanie. Jak na klawiaturze taki napadzie. Mam nadzieję, że w drugiej części tu poprawią. Chyba jeszcze raz. Ja się nie będę poddawał. Ja nigdy nie lubiłem tego momentu. A teraz muszę się skupić i nie strzelać na ślepo. Właśnie jak ja teraz to zrobiłem. Bardzo nie lubię tego momentu już. Ale to jest taki pierwszy i ostatni moment, więc się jeszcze taki moment nie pojawi. Oj. Jeszcze się działko przegrzewa, to jest też takie małe utrudnienie w grze. Strzelaj, Isaac. Nie
Ja już dłużej nie wytrzymam. No jeszcze mi się działko przegrzewa, no. No. A pewnie jeszcze. O nie, 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 nie. Cholera, no. Masakra, dobra, jeszcze raz. Nawet już domyślam się, jak nazwę swój odcinek, bo troszkę wpienia mnie sterowanie. To opóźnienie. Jeszcze raz. No, jeszcze muszę ustawić. Dobra, jeszcze raz. A jak nie, to po prostu... Keep an eye on the hull's integrity. Too many of those things get by, and we're dead. I think I've almost got the system prepared. Buy me a little more time. Myślisz, że to takie łatwe? Hammond? Nie mam tu opóźnienie małe. Działko mnie nie słucha. O, tu jest taki już większy motor. Tak, przegrzyw. Oj. No, jeszcze raz będziemy to robić. Chyba już się nawet podałem. Nie jest łatwe. Mam tylko 3% życia, już pewnie padnie do zamknięcia. No, tu już jest koniec. No. A jeszcze się działko przegrzewa, to nie jest tak takie łatwe. Nie wiem, spróbuję to na padzie zrobić. Jeszcze raz. A jak nie, to zamienię na myszkę klawiaturę. Ale nie będę to zbierał. Oj, nie poddajemy się, tak jak mówił to drugi Kratos, a ja naprawdę nie lubię tego momentu. To jest jeden z takich najbardziej przerąbanych momentów w tej grze. W sumie w tej części, bo to jest jeden z takich trudniejszych. Dwójka już jest o wiele lepiej optymalizowana. No teraz muszę się skupić. No właśnie jak tutaj? Może nam się uda teraz. No, jeszcze chwila, no. Jeszcze to przegram. Jestem tego zdolny. No, ile jeszcze? No, w końcu. Oj. Dzięki, tak.
Dobra. A, to właśnie to jest ta próżnia, w której musieliśmy się chować, żeby... Dobra, gin. Wiesz, można cię zabijać. Przeładujemy, mamy sporo czasu, mamy... O, idzie następny. Dobra, idziemy na niego, szarżujemy na... A może odniemy mu jakąś rękę? Przydało się. No, ale ciężko trafić. No, jemy już na boi? Oj. I chyba w tym momencie zakończymy sobie rozdział czwarty. Tak jak powiedziałem na początku, sorry za to, że nie pokazywałem tego momentu, ale chyba już wiecie, jak mniej więcej to wyglądało. Meteoryty spadały, jeżeli bym się nie schował, bym zginął. You're not gonna believe this. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not gonna have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. It should have everything you need. Will this never end? Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Dobra, to za chwilę się wyjaśni wszystko. Zbierzamy sobie teraz windą na dół. Chyba więc zbierzamy ku końcowi. Zastanawiam się, czy ja dobrze idę. Okej. Okay. Ty, bo coś słyszę. Wow. Wow. To mnie uderza. O, shit. To niedobrze. Ty co, umieraj. Ty. Jeszcze żyjesz. Jeszcze pajączek żyje. Masakra, ta walka z... Gdzie ty jesteś? No, umieraj. No chyba na drugi poziom mam jechać. No, zobaczymy co mam w ekwipunku, bo też dawno nie grałem. Okej, mamy średni zasobnik tlenu, kilka schematów i 35 tysięcy. No to czas najwyższy chyba sobie kupić trzeci ten... poziom trzeci kombinezon, nie? Przydałby się. No to chodźmy. Spodziewałem się tu czegoś grubego. No, co przyjaduję, bo ja wolę zdecydowanie tą broń. Dobra, wejdziemy sobie do sklepu i zobaczymy, tu mamy kombinezon, laser i strzelba energetyczna. Kombinezon jest za 20 tysięcy. Zwiększa liczbę gniazd, ekwipunku i wartość pancerza. Dobra, kupimy sobie ten kombinezon. Zobaczymy, jak będziemy wyglądali. Pewnie wiele lepiej.
Ja oczywiście nie pamiętam, bo dawno w tą grę nie grałem. Grałem, dawno tą grę grałem i nie pamiętam dokładnie. Ale faktycznie, wydaje się taki większy pancerz. Ekwipunek. Przydałby się sprzedać rubinowy półprzewodnik. Tak. To sobie przesuniemy. Sprzedamy, bo to jest tak nam niepotrzebne. Przydałoby się kupić jeszcze energię plazmową, bo to jest na razie... Dobra. Zobaczymy, tego mamy. Dobra, jest git. Tak jeszcze pewnie po drodze pozbieramy. Dobra, zobaczmy. Się prezentuje. Dobra. Tak się zastanawiam. Dobra, idziemy zacząć piąty rozdział. Rozdział czwarty, nieuchronna zagłada, ukończono. Ja sobie jednak zapisywał w ten sposób, tak. Będę sobie, o właśnie, w ten sposób zapisywał. W razie jakiś... W razie potrzeby, jakby mi ktoś przerwał. Dobra, zobaczymy. O, ten sposób. Isaac, I can smell the contaminated air from here. It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it, but it's not going to buy us much time. We have to get that thing off this ship. The chemicals you need are in the chemistry lab. I'll hack the door for you when you get there. Dobra. Przepraszam, czy to nie jest czasem? To wejście, no tak, to jest to wejście. To jest właśnie wejście do tego, do opieki medycznej, tam gdzie właśnie mieliśmy w drugim rozdziale, ale jeszcze coś sobie sprawdzę, bo mam mało życia. Chcę przenoszę. Okej. Okay. Zobaczymy, ile mam w ogóle miejsca. O, dość sporo. Dobra, to nam powinno wystarczyć. Dobra, tu zakończymy sobie odcinek. To będzie taki krótszy odcinek. Mam nadzieję, że on się podobał. No i miałem tak, że mamy problemy z tym działkiem ADS. Ale daliśmy radę. Oczywiście ja dałem radę, bo nie lubię tych momentów. To by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i następnego odcinka. Cześć!